ostatni etap i ostatni moment na trening przed Tour de Pologne. O, mamy opcję na podpisanie kontraktu ze Staną. Zgodzili się, że nie czekajmy. Podpisujmy kontrakt ze Staną. Bum. Podpisane. Pierwszy kontrakt z zespołem Pro Touru. No, przyszły sezon będzie ciekawy. Ale na razie jeszcze reprezentujemy barwy TTC Polkowice. Etap, jak widzicie, koszmarny. Coś dają pieniądze w tej grze? Nic a nic, kompletnie. Kompletnie nic a nic. Co najwyżej można sobie porównać z kolegami na długość e-penisów. Co najwyżej tyle. Dlatego właśnie biorę najniższą możliwą pensję, żeby nie blokować budżetu, bo owszem, pieniądze są istotne dla zespołu kolarskiego, tak? Jako, no bo jest budżet, tak? Masz odpowiednie pieniądze, sponsor ci daje na rok takie a takie pieniądze i stąd bierzesz kasę. Więc to ma znaczenie. I kasa. Kasa wtedy no, jest istotna. Poza tym dla kolarzy, których zatrudniasz jako menadżer zespołu, no to pieniądze są bardzo istotne. Jest to dla nich taki wyznacznik, no po prostu zabawa na kontrakty, kto im da więcej, jak futbol menadżerze chociażby, nie? Ale w trybie pojedynczego gracza nie ma to żadnego znaczenia. Kiedyś, nie wiem czy pamiętacie taką gierkę Total Club Manager. Bardzo dawno, kiedy jeszcze EA walczyło na menadżery z... wtedy się jeszcze nie nazywali Sports Interactive. To był właśnie opcja, żeby sobie kupować. Zarabiałeś pieniądze jako menadżer i była opcja, żeby sobie kupować rzeczy. Żeby te pieniążki na coś tam wydawać. Jest zresztą bardzo fajna gierka. Symulator życia piłkarza. New Star Soccer. Też mogę wam to polecić. New Star Soccer i tam też kasa między innymi wydaje się na ekwipunek do ćwiczeń albo na życie. Albo na życie, ale można też sobie kupować na przykład samochody, które podnoszą ci status. Zostajesz się popularny bardziej, albo potem masz samochód, w którym możesz zrobić wypadek i się zabić. Albo pojechać z dziewczyną na jakiś biwak. Że tam pieniążki mają dość duże znaczenie. New Star Soccer to w ogóle bardzo ciekawy, bardzo unikalny tytuł, ale wymagający takiej sporej cierpliwości i troszeczkę monotonny, jeśli chodzi o gameplay. Ciekawa jest ta część symulacyjna życia, bo mało jaka gra coś takiego w ogóle robi, ale sam gameplay gry niby ma przypominać taką starą gierkę Sensible Soccer, ale no jednak gameplayowo dość szybko się po prostu nudzi, nie? Pamiętam zresztą, że dość łatwo można było w tej gierce ogarnąć takie rzeczy jak bramka z połowy. Ale sprawiała sporo satysfakcji, nie? Sprawiała sporo satysfakcji. Fajne było to, że jest tam opcja na przykład picia piwa, więc możesz na przykład walić browary i będziesz pijany na meczu, to będziesz się co chwilę wywracał. Twoja postać po prostu biegnie po boisku i się co chwilę wywraca. Możesz dostać karę od menadżera za to, że byłeś pijany, ale jest też doping. Zresztą bardzo dobra opcja, żeby w tej grze zrobić lepszego kolarza, to właśnie niestety doping, ale jest ryzyko, że cię złapią, nie? Więc no, trzeba mieć to pod uwagę. Ale jest bardzo, bardzo doping skuteczny w New Star Soccerze. Uzależnienia, rodzina, media i tak dalej, i tak dalej. Pomimo, że gra ma wstępnie odrzucającą grafikę, wydaje mi się, że jednak osoby, które lubią wszelkiego rodzaju menadżery, to grafika ich nigdy nie odrzuci. Rekita się wywrócił razem z kilkoma innymi kolarzami. 9 kolarzy padło, w tym aż 3 z W52, więc dwóch pojechało im pomóc. Praktycznie cały zespół W52 razem znowu z jakimś kolarzem z Rabobanku, jak dobrze widzę. Tak, to był Rabobank? Tak, Rabobank.
Tylko to jest młodzieżowy Rabobank, nie? To bierzmy pod uwagę, że to jest młodzieżówka. Ta wersja na telefon jest inna niż na peceta, z tego co pamiętam. Ta wersja telefonowa była mocno ograniczona. Tak mi się wydaje, że ona była bardzo inna, ta wersja na telefon. Szczególnie, że tych wersji na peceta też wyszło dość sporo. I te nowsze rzeczywiście były dość zbliżone do tej wersji na telefon, ale ostatecznie jednak taki stary, taki bardzo dobry New Star Soccer to był New Star Soccer 3, jak dobrze pamiętam, numerkami, i to było spoko. Muszę sobie odpalić tą grę chyba znowu, ale totalnie nie będę jej streamował, nie ma takiej opcji. Podziwiajmy widoczki, gdzie my w ogóle dzisiaj jesteśmy, gdzie jest ten ostatni etap Strzyżów do Jarosław. Wiecie, no, naszym celem minimum na ten wyścig to były zwycięstwa etapowe. Chciałem zdobyć 3, udało się zdobyć 2, jedno drugie miejsce, więc powiedzmy, że plan minimum na wyścig Solidarności został zrealizowany. Taki jest zresztą też cel na Tour de Pologne, tak? W Tour de Pologne chciałbym wygrać etap. To jest mój cel. Tak, to jest ostatni wyścig, ostatni etap wyścigu Solidarności, tak. Mam nadzieję, że w Tour de Pologne uda mi się wygrać etap, taki jest mój cel. Taki jest mój cel, wygranie etapu w Tour de Pologne. No bo to byłoby wygranie etapu w... to byłoby wygranie etapu w wyścigu Pro Touru. Tego jeszcze nie miałem. Tak samo muszę zrobić też w Tour de Pologne jakąś ucieczkę, bo za to też będę miał dodatkowe punkty doświadczenia. Oglądasz Ucho Prezesa? Oglądam. Jak chyba wszyscy w Polsce aktualnie, patrząc po ilości wyświetleń, bije rekordy popularności. Nic, tylko chwalić. Naprawdę bardzo, bardzo dobre. Skończyliśmy premię sprinterską. Ucieczka ma 7,5 minuty przewagi. Tej ucieczki nie mam zamiaru gonić, nie? Niech ją sobie goni Drapak, bo to Drapak jest obecnie liderem wyścigu. Jak można nazwać zespół Drapak, kurde? Wiem, że to nie jest polski Drapak, ale tak czy siak. Powoli dojeżdżamy do połowy etapu. Ja myślę, że tutaj zaczną się problemy. Na tym podjeździe. Jeżeli do tego etapu, do tej ostatniej premii górskiej uda mi się utrzymać, to myślę, że damy radę dojechać do mety z wszystkimi. Nie? To jest istotne, żebyśmy dojechali w głównej grupie. To ekspat do kolarza dostajesz właśnie za jakieś takie eventy. Tak. Dostajesz, takie są różne jakby achievementy kolarskie. Czyli jeżeli jedziesz w ucieczce określoną ilość kilometrów, tam jest bodajże 50, 100, 150, 200 kilometrów w ucieczce, to dostajesz bonusy do doświadczenia, jeżeli wygrasz etap, jeżeli wygrasz koszulkę, jeżeli wygrasz wyścig, jeżeli wygrasz tour. I to są właśnie takie trzy etapy. Jest etap kontynentalny, etap pro touru i etap wielkich turów. Jeżeli w każdym z tych musisz zdobywać takie osiągnięcia, to wtedy masz takie bonusy do doświadczenia, żeby szybciej się kolarz rozwinął, natomiast no, takie bonusy są jednorazowe, więc jak je raz zdobędziesz, no to już potem tylko możesz się z treningu rozwijać, więc nie ma co w nie celować, one kiedyś z czasem przyjdą. Lepiej celować w rozwój treningiem, szczególnie na początku, dlatego te pierwsze dwa sezony kariery tego kolarza to tak naprawdę w dużej mierze przeleciałem, jeżdżąc tylko takie kluczowe wyścigi, jakieś górskie wyścigi, w których nie mam w ogóle szansy na nic, często w ogóle przesymulowałem, bo nie było sensu brać w nich udziału. Ja zwiększę tempo mojego kolarza, teraz trzeba będzie jechać pod górę, więc niech on się tutaj utrzyma. Drapak nie narzuca jakiegoś wielkiego tempa, Drapak trzyma to, co ma. Ale my teraz jesteśmy na podjeździe. Premia górska trzeciej kategorii. Podjazd o natężeniu 8,5%.
Na szczęście tylko 1,5 km tego podjazdu, więc nie powinno to być wielkim problemem. Większym problemem jest to, że zawodnik z naszego zespołu pojechał po bidony, bo skończyła nam się woda w bidonach. Gronkiewicz mianowicie. Tutaj macie jego ikonkę, że pojechał po bidony. Co oznacza, że chłopak jest w tym momencie na końcu stawki. My za chwilę zaczynamy podjazd. Jego zadaniem będzie dogonić każdego kolarza jak najszybciej i wręczyć mu bidon. Będzie to robił jadąc pod górę na sprincie, co oznacza, że będzie tracił staminę. I gra czasami się troszeczkę zapętla, że on pomimo, że już nie ma staminy i widać, że już nie da rady. Zobaczcie, widzicie? Zobaczcie. Tętno 180. Żeby tylko nam dać bidon. Na szczęście dojechał do nas praktycznie przed podjazdem i podjazd jest krótki. Ale gdyby troszeczkę później dojechał, a podjazd byłby troszeczkę dłuższy, to on cały czas jechałby, potrafiłby jechać 5 metrów za mną, gdyby mnie nie dogonił. Cały czas sprintując pod górę, chcąc dać mi ten bidon, aż nie wyzułby się do zera, nawet do tego stopnia, że mógłby się wycofać z wyścigu ze zmęczenia. Mogłoby się takie coś wydarzyć. Okej, przeżyliśmy tą premię górską, ale to jeszcze nie jest koniec podjazdu. Tu jeszcze będzie za chwilkę łagodniejszy. Ucieczka ma... Wow. Powiem wam, że ucieczka ma 9 minut przewagi. 9 minut przewagi. O, ich się już nie dogoni. 10 minut, 14, 12. Okej, na szczęście goście z ucieczki nie są istotni dla klasyfikacji generalnej, dlatego drapak ich nie ściga. Wystarczy, że podjadą na jakieś 7 minut za nimi, nawet 8 minut za nimi i już zabezpieczą sobie zwycięstwo, bo tamci goście są po prostu nieistotni, więc po prostu można ich wypuścić spokojnie na jakieś 8-7 minut z przodu, a nie trzeba się zażynać, żeby ich dogonić. I dla mnie to jest super informacja, bo nie ma wysokiego tempa na podjazdach tak, żebym ja się zgubił na tych podjazdach, nie? Gdyby na tych podjazdach oni gonili, narzucili wysokie tempo, ja bym nie dał rady się utrzymać. Także jest to bonus dla mnie, a jeżeli dojedziemy do mety razem z grupą, to tam jest szansa na sprint, zwycięstwo etapowe z masowego sprintu i 10 sekund bonifikaty do czasu. Nawet jeżeli Haller będzie drugi, to dostanie 4 sekundy bonifikaty mniej od nas, a my skończymy wtedy cały wyścig 2 sekundy przed Hallerem. Także jeżeli uda się dojechać całą grupą do mety, to musimy wygrać etap i wtedy jest szansa na zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Także cały czas marzenia żyją. Nie wspominałem o kondycji dnia, niestety jest ujemna. Niestety jest ujemna, ale na szczęście tylko minus 1, chociaż największe uderzenie jak zwykle w wytrzymałość, co kosztuje nas minus 3. No zobaczmy, to jest ostatni podjazd. 4,5 km. Na szczęście dość niskiego natężenia, chociaż w tym momencie to jest 9%, to już jest sporo i drapak teraz jedzie. Drapak teraz troszeczkę przyspiesza, muszę ich pilnować, nie mogę im dać odjechać. Przede mną jedzie Gronkiewicz, który stara się utrzymać i zasłaniać mnie od wiatru, to jest bardzo dobrze. Okej, troszeczkę mogę zwolnić. Nie ma tu z nimi Hallera, zobaczcie jak drapak z przodu, cały zespół drapaka z przodu. Cały zespół drapaka z przodu. Co, jak będziecie mieli ten sam czas, no to prawdopodobnie wygra ten, który ma więcej zwycięstw etapowych, ale głowy ci nie dam, Seba. Nie spotkałem się w tej grze z taką sytuacją. Okej, drapak nie ciśnie. To jest dobra informacja. Jeszcze kilometr podjazdu. Jeszcze kilometr podjazdu. Jestem w bardzo dobrej kondycji. Jestem w bardzo dobrej kondycji, muszę wam powiedzieć. Podczas gdy zawodnicy drapaka, temu się już kończy stamina. Temu też już się kończy stamina. Gdy kolarz zaczyna się tak bujać, to znaczy, że jest zmęczony. No i super, 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 bardzo dobra informacja. Przeżyliśmy podjazd, jeszcze za chwilę będzie taki jeden zdradliwy, z jego się muszę też pilnować. Widzę Hallera, on jest cały czas obok mnie, żółta koszulka sprawia, że gościu wystaje jak nie powiem co. A, zobaczcie, kredą napisane nasze imię, nazwisko. O, próbuję się tutaj utrzymać, wrzucam swoje tempo indywidualne, patrzyłem czy tu Haller nie chce się urwać, ale się nie urwał. Jest ok.
jest ok. Trzymał się też nasz Gronkiewicz. Pięknie, 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 pięknie. Utrzymała się też reszta zespołu w bardzo dobrej kondycji. Możemy więc nawet sobie zrobić jakąś zmianę. Groszartner, gdzie ty jesteś? Nie, nie chcę ciebie. Ja chcę Stosza. Ja chcę Stosza. Podjedź do mnie, Stosz. Podjedź do mnie, chłopie. Ja już wrzucę tempo 82. 16 km do mety. Uciekający zawodnicy są przed nami 8 minut. To nie ma znaczenia w tej chwili. Czekam na Stosza. Ci już zrobili sobie pociąg. Ci już zrobili sobie pociąg. Ja czekam na Stosza. Gdzie jesteś, chłopie? Jest obok. Podjedź tutaj. I Stosz, masz tempo mieć takie. Niestety nie wiem, dlaczego nie mogę mu wydać polecenia indywidualnego tempa. I to jest coś, co jest bardzo bolesne. Dobra, Gronkiewicz już nie utrzyma tempa. Podnieśmy natomiast tempo tutaj i dajmy tutaj ochronę. Dobra. Wszystko zagrało. Teraz tylko się trzymać czoła grupy. 10 km dla prowadzącej grupy, 15 km dla nas. Tutaj trzeba teraz będzie uważać, żeby się to nie pomyliło. Żeby się to nie pomieszało, kto ile ma, żebym za wcześnie czasem nie pojechał. No ta walka o zwycięstwo etapowe, kiepsko sobie to drapak rozegrał, że dalej, że dają mi szansę na obronienie nas, na zdobycie tej koszulki jednak na sam koniec. Odwróciło się. Na sam koniec jednak się to wszystko obraca i jeszcze cały czas mamy szansę. Ja puszczę Gronkiewicza przodem teraz. Puszczę Gronkiewicza przodem. Może uda się z niego zrobić pociąg, jeżeli się pojawi taka okazja. 10 km, 3 km jadących z przodu zawodników. Tam ktoś zwycięży samotnie jadąc. Patrzę, ile mi zostało. Zostało 8 km. Dobra, spróbujmy. Stosz, gdzie jesteś? Stosz, spróbuj się złapać Gronkiewicza. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A ja się spróbuję złapać Stosza. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, 6 km. To znaczy, że mogę troszeczkę jeszcze Gronkiewicza przycisnąć mocniej. Ok, oni kończą etap. Zwycięzcą etapu został Kerk. No tak. No tak, on wygra etap, on zgarnia. Aj, jejku, jejku. Teraz dopiero to do mnie dotarło, że żadnej bonifikaty nie zgarnę. Żadnej bonifikaty nie zgarnę. Czyli to mi miało zależeć na gonieniu. To mi miało zależeć na gonieniu. Błąd. Duży, duży błąd w moim wykonaniu. Naprawdę duży błąd w moim wykonaniu. Zapomniałem kompletnie, że no jeszcze muszę dojechać z przodu tego etapu, żeby dostać premię. Inaczej to nie da rady. Inaczej to nie da rady. No trudno. Zobaczymy, może uda się coś urwać od grupy. No, kto wie? Jak to policzą? Jak to policzą? Czy dadzą mi jakąś przewagę? Dojechaliśmy ze sporą przewagą nad nimi, nie? Nie wiem tylko, czy Patryk Stosz nie był za blisko grupy, nie? Nie wiem, czy Patryk Stosz czasem nie sprawi, że będzie takim pomostem pomiędzy mną a nimi. Zobaczmy, jak to zidentyfikują sędziowie. Dowiemy się na podium. Tak myślę. Dowiedzmy się na podium. Jak to zostanie podliczone? I już widzę, że mam taki sam czas, jak niestety cała grupa. Niestety w klasyfikacji etapowej nie policzono mi innego czasu. Aj, szkoda. 2 sekundy za Halerem. Zwalam wszystko na Stosza. To dlatego, że był za blisko tamtej grupy.
Mogłem się nim zatrzymać, kurde, czy coś. No cóż. Będziemy wiedzieć na przyszłość. Niestety drugie miejsce w wyścigu Solidarności. Ale jak na etap, jak na wyścig z górskimi etapami, to myślę, że trzeba być całkiem zadowolonym. Wygrywamy klasyfikację punktową. Wygrywamy też klasyfikację młodzieżową, także coś tam zgarnęliśmy. No a teraz zostało nam już tylko Tour de Pologne.